Kumpel dał mi LSD. To było interesujące, bo nigdy tego nie brałem. Trzymało mnie przez 15 godzin. Dzień później dostałem ataku paniki, który trwał pół roku. Było tak źle, że musiałem rzucić szkołę i wrócić do domu mamy. To było przygnębiające. Dziewiętnastolatek, bezrobotny, załamany, zmagający się z atakami paniki. Chodziłem do lokalnego baru i piłem z innymi alkoholikami, bo tylko wtedy panika ustępowała.